Kozelniaki to akcja społeczna prowadzona od 2017 roku, skierowana do rodziców i nauczycieli. Jednak w centrum naszych działań znajdują się dzieci. Kozelniaki to także szkolenia i spotkania, które mają na celu przygotowanie do przyjęcia tej najmłodszej grupy zwiedzających. Celem akcji jest zachęcenie opiekunów i ich podopiecznych do odwiedzenia instytucji kultury i zaproszenie do współpracy. Chcemy tworzyć przestrzeń, w której będziecie czuć się komfortowo. Jesteście tutaj mile widziani. Tworzymy zajęcia edukacyjne, warsztaty, a dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury – szkolenia. Tym razem w ramach Muzealniaków stawiamy pytanie o dostępność placówek kultury dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkolenia są dla nas platformą wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnie nowych rozwiązań dla obsługi instytucji kultury i edukatorów. Specjalne potrzeby edukacyjne to jest bardzo szeroka kategoria określona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Są to dzieci zarówno niepełnosprawne, somatycznie, dzieci z trudnościami w poruszaniu się, z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową, słuchową. Są to dzieci, o których mówimy coraz więcej, czyli ze szerokiego spektrum autyzmu. Dzieci, młodzież z dyskalkulią, dysleksją, dysgrafią, przebywające z zagranicy, z innej kultury, mówiące innym językiem. Czy to dzieci obcokrajowców, czy Polaków przebywających wiele lat za granicą. Są to dzieci przewlekle chore, których funkcjonowanie też jest na co dzień utrudnione, zarówno przez choroby somatyczne przewlekłe, czy jakieś trudności psychiczne. Są to dzieci i młodzież określane jako niedostosowane, czy zagrożone niedostosowaniem z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania. I perełka na koniec, są to również dzieci zdolne i utalentowane. W instytucjach kultury mogą się pojawić dzieci tak naprawdę z każdą niepełnosprawnością. Dla mnie zależy to m.in. od rodziców, którzy ich tutaj przyprowadzą. Rodzice są pierwszymi takimi przewodnikami, którzy tutaj ich będą mogli do tych instytucji przyprowadzić i pokazać, jaki piękny świat się tutaj kryje. Edukacja specjalna dąży do takiego wszechstronnego rozwoju dziecka. Żeby to osiągnąć, skupiamy się na wielu zmysłach. Obcowanie ze sztuką. Jest to forma arteterapii. Uczy dzieci twórczego myślenia, twórczego działania, krytycznego myślenia. Sytuacje, które najwięcej sprawiają dzieciom trudności, to są sytuacje związane z ich emocjami. Poprzez obcowanie ze sztuką w różnych formach jakby wskazujemy dzieciom drogę do radzenia sobie z emocjami. Jeżeli chodzi o pracę z dziećmi w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, jest to dla mnie najważniejszy aspekt. Najważniejsze w tym okresie życia dzieci pod względem psychorozwojowym jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa. Mogą się wtedy otworzyć i jakby chłonąć wszelkiego rodzaju wiedzę. W formie zabawy, warsztatów, bo to do tej grupy najbardziej dociera, to najbardziej oddziałuje, jeżeli chodzi o obcowanie ze sztuką, ale również ukierunkowujemy dzieci też i pokazujemy, że świat jest różnorodny, że jesteśmy różni, że my jesteśmy odrębną jednostką, jednak tworzymy jakąś społeczność. To jeżeli chodzi o edukację specjalną czy włączającą integrację, jest to bardzo ważny element. Jest to też kształtowanie tej kreatywności, jakby wyzwalanie tej kreatywności. Także no to są takie najważniejsze aspekty związane z edukacją specjalną. Po to właśnie udajemy się do takich miejsc, żeby w ten sposób edukować, uczyć przez doświadczenie, bo to jest klucz nauki specjalnej. Jeżeli do instytucji kultury, do muzeum przychodzi klasa integracyjna, to ona się kieruje bardzo określonymi zasadami. Klasa integracyjna liczy nie więcej niż 20 osób, to jest górna granica, z czego nie więcej niż piątka dzieci posiada specjalne potrzeby edukacyjne i orzeczenie o specjalnym trybie kształcenia. Do tego do klasy integracyjnej oprócz nauczyciela, z którym przychodzą, zawsze jest przypisany nauczyciel wspomagający.
więc przychodzi dodatkowo dwoje dorosłych, którzy mogą pomóc Państwu tutaj w zaopiekowaniu się dziećmi. Jak również myślę, że warto pamiętać o tym, żeby przy wcześniejszym umawianiu wizyty w muzeum pamiętać o tym, żeby zadać kilka pytań, czego możecie się spodziewać, z jakimi specjalnymi potrzebami będą to dzieci. W każdej klasie może to być zupełnie inny przekrój. I to Wam też pomoże zaplanować pracę w taki sposób, żeby wszyscy na tym skorzystali. Elementami, które najbardziej byśmy chcieli, żeby były dopracowane, są z naszej strony informacje i zarówno z Państwa strony informacje, sytuacje, które mogą stwarzać zagrożenia zdrowotne, ale również to, jak powinniśmy się zachować w momencie, kiedy dane dziecko przejawia trudne zachowanie. Ponieważ największym naszym zadaniem, wychodząc z taką grupą integracyjną, jest ochrona tych dzieci, które mogą przejawiać te trudne zachowania. Moje dziecko, pomimo tego, że jest wyjątkowe pod względem zespołu Aspergera, który ma i tego rozwoju, który mu towarzyszy i czasami zachowania, które wybiega poza normy, jest całkiem normalnym dzieckiem, więc nie oczekujemy żadnego specjalnego traktowania. Wręcz wolałabym, aby pracownik Instytucji Kultury pozostawił mi dowolność wyboru zwiedzania danego miejsca bądź robienia danego zadania, ponieważ dzieci ze spektrum autyzmu mają problemy z kontaktem takim bezpośrednim od razu z obcą osobą. Jeżeli rodzic zacznie ten kontakt, podejdzie do pracownika i zapyta się o jakieś szczegóły, to po kilkunastu minutach to dziecko zacznie czuć pewne zaufanie do tego pracownika i samo nawiąże kontakt i wtedy jest ok, możemy się rozkręcić i możemy bawić się dalej. Chciałabym, żeby pracownicy byli troszeczkę bardziej empatyczni, ponieważ właśnie te dzieci ze spektrum autyzmu mają zachowania, które wykraczają poza pewne normy i są nieadekwatne do sytuacji, więc może się zdarzyć jakiś krótki krzyk, pisk i żeby też tak nie zwracać od razu uwagi na to. Kiedy do Muzeum Pana Tadeusza przychodzi osoba ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, my, jako dział obsługi widowni, przewodnicy, edukatorzy, oczywiście wychodzimy naprzeciw jej potrzebom, ale tak naprawdę nasza obsługa nie różni się wiele od obsługi każdego zwiedzającego. Naszym celem zawsze jest zapewnienie przyjaznej atmosfery i sprawienie, żeby zwiedzający poczuł się po prostu komfortowo. Oczywiście mamy w muzeum trochę udogodnień, dzięki którym możemy wyjść naprzeciw osobom ze specjalnymi potrzebami. Między innymi na naszej ekspozycji znajdują się tyflościeżki, dzięki którym osoby niewidome mogą sprawniej poruszać się po muzeum. Również osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą komfortowo zwiedzić nasze muzeum, ponieważ mamy dostęp do wind. Na ekspozycji mamy również tyflografiki i wydruki 3D, dzięki którym osoby niewidome oraz niedowidzące mogą poznać ten obiekt poprzez dotyk. W naszym muzeum mamy rozwiązania działające na wszystkie zmysły. Na przykład można sobie wziąć słoiczek z przyprawami i powąchać je, dzięki czemu możemy sobie wyobrazić na przykład, jak smakowała kuchnia staropolska. Są to rozwiązania dostępne dla wszystkich, nie tylko dla osób ze specjalnymi potrzebami. Pracuję z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ponieważ uważam, że to jest najbardziej fascynująca grupa spośród wszystkich dzieci, z którymi można pracować. Obecnie najwięcej mam do czynienia z uczniami z autyzmem i jest to, wbrew pozorom, jakie się słyszy czasami w mediach, bardzo ciekawy, niezwykły, fascynujący świat. Każde dziecko z autyzmem jest zupełnie inne, do każdego trzeba znaleźć zupełnie inny klucz. I powiem szczerze, że nie ma tygodnia, żebym się czegoś nowego od nich nie nauczyła.